Witajcie moi kochani. Dzisiaj będziemy malować kwiaty. Będą to takie kwiaty troszeczkę ekspresyjne, troszeczkę impresjonistyczne i podchodzące delikatnie pod abstrakcję, ponieważ nie malowaliśmy jeszcze nic tak luźnego, tak ciekawego, delikatnego. Dzisiaj na to będzie właśnie pora. Spróbujemy namalować piwonie. Piwonie, które będą miały kompozycję otwartą. One będą jak gdyby wychodziły poza obszar naszej pracy. Blade Run jest całkiem spory, 70 na 100 cm i przygotujemy sobie farby akrylowe. Ja przygotowałam na palecie dosyć dużo kolorów, takich całkiem ładnych, ciekawych. Popatrzcie, jest cała gama barw ciepłych. Są kolory chłodne, ponieważ wszystko to bardzo nam się przyda dzisiaj do pracy. Oczywiście, gdyby się okazało, że nie posiadacie któregoś z tych kolorów, nie szkodzi, możecie je albo zrobić z innych, albo zastąpić jakimiś po prostu podobnymi. Dzisiaj zaczniemy sobie szkic. Szkicujemy sobie najpierw duże kwiaty, piwonie, a następnie, kiedy już będziemy wiedzieli, gdzie one mniej więcej będą umiejscowione, skupimy się na tle. Do roboty, do dzieła, zapraszam Was. Pamiętajcie, że farby akrylowe rozpuszczamy w medium zwykłym, czyli w wodzie, ponieważ jest to farba wodna, więc biorę sobie jakiejś średniej wielkości pędzelek, maczam go w wodzie i kolorem adekwatnym do naszych kwiatów, czyli może być to na przykład ciemny róż, spróbuję na razie umiejscowić je na naszym płótnie. Takim prostym, podstawowym szkicem nie dość, że umiejscowiamy jakiś piękny, potężny kwiat na płótnie, to jeszcze na dodatek pokazujemy od razu go w przestrzeni. Widzimy dokładnie jego ustawienie. Jest skierowane do nas, ale lekko opada w dół. Postarajmy się, żeby różne kwiaty były w różnym ustawieniu. Wtedy kompozycja na pewno będzie dużo ciekawsza.
Dobrze, wystarczy. Kompozycja będzie bardzo ładna, diagonalna, czyli idąca po skosie. Popatrzcie, tak naprawdę kwiaty znajdują się wzdłuż tej skośnej linii. Taka kompozycja jest niezwykle ciekawa i sprawia, że mamy wrażenie, że obraz może się rozciągać w każdą stronę, ale też łapie nieco oddechu. Co to znaczy? Popatrzcie, jest spora płaszczyzna na górze, tutaj po prawej stronie, pusta, czysta, oraz tutaj. To jest światło w obrazie, które nada nam takiej lekkości. Gdyby obraz był cały załadowany kwiatami od góry do dołu, sprawiałby wrażenie takiego ociężałego, topornego. A dzięki takiemu zabiegowi nadajemy mu lekkość i przestrzeń, czyli wtłaczamy po prostu w niego powietrze. Teraz, kiedy mamy już pierwszy szkic za sobą, czyli umiejscowiliśmy w odpowiednim obszarze nasze kwiaty, popatrzcie, znajdują się też pączki, są też nieco mniejsze kwiaty, po to, żeby było oczywiście ciekawie i bardziej naturalnie, jak to w naturalnych bukietach, albo kiedy kwiaty rosną sobie luźno gdzieś tam na łące. Teraz skupimy się, moi kochani, na tle, które będzie dosyć jasne. Właśnie po to, żeby obraz nie był zbyt ciężki, ponieważ kwiaty będą soczyste, będzie w nich dużo róży, sporo znajdzie się gdzieś czerwieni, fioletów, a nawet błękitów. Tak troszeczkę impresjonistycznie sobie dzisiaj tutaj pomalujemy. Pojawi się sporo połamanych, głębokich zieleni między ciemną zielenią, granatem, czasami czernią, ale to się będzie działo na tym środkowym raczej obszarze obrazu, to zrównoważymy to zdecydowanie jasnym tłem. Zobaczycie, że będzie na końcu pięknie. Bierzemy do tego celu duży pędzel. Oczywiście pracujemy nylonowcami, i płótno, pamiętajcie, na początku wymaga sporo wody od nas, więc porządnie naprawdę maczamy pędzel w wodzie, przerabiamy to ładnie, wielokrotnie tutaj na palecie albo gdzieś z boku, żeby sobie od razu całej palety nie pobrudzić. Można używać do tego dekturek, można sobie rozłożyć po prostu na stole duży karton i na tym kartonie pracować i wtedy nie obawiamy się, że zabraknie nam miejsca tutaj na palecie i że zbrudzimy sobie wszystkie kolory. Czasami warto jest nawet na cały stolik rozłożyć sobie duży karton i śmiało, spokojnie wtedy pracować bezstresowo. Zaczynamy sobie, tak jak już mówiłam, od tła, więc pobieramy wodę i sporo bieli. I teraz pokażę Wam taki bardzo fajny, ciekawy zabieg, jeśli chodzi o farby akrylowe. Ponieważ jeżeli damy na początku dużo wody i bieli i położymy na tło, to później jakikolwiek dodany kolor możemy bardzo ładnie i szybciutko sobie rozmasować, tworząc piękny melanż. To jest takie łagodne przejście od jednego koloru do drugiego i troszeczkę to wygląda tak, jak sprayami byśmy pracowali, albo farbami olejnymi. No właśnie, olejami jest to bardzo łatwe do zrobienia, ponieważ one bardzo długo schną, więc możemy sobie cały czas pracować na świeżo, rozciągając tę farbę, przecierając, dodając. Natomiast akryl ma potężne plusy. Czyli bardzo szybko schnie, możemy pracować momentalnie warstwa po warstwie, możemy obraz skończyć w przeciągu kilku dosłownie godzin, w przeciwieństwie do obrazu olejnego. Ale za to, ponieważ szybko schnie, trudno jest wykonywać pewne elementy typu chociażby łagodny melanż. W związku z tym musimy pracować zdecydowanie i szybko. Pokażę Wam, jak teraz zastosować właśnie taki melanż w akrylu. Sporo wody, biała farba i jedziemy z tłem. Musimy dosyć mocno wgniatać tą farbę. Dobrze jest przytrzymać sobie nawet sztalugę rączką, tak żeby nam nie latała we wszystkie strony. Zobaczcie, pracuję dosyć szybko, żeby ta farba nie zdążyła mi po prostu wyschnąć. Dobrze, skupiamy się na razie na tej płaszczyźnie. Tutaj, zobaczcie, po prawej stronie robimy sobie tło z prawej strony. I tak,
Dodamy sobie teraz na tym mokrym jeszcze tle odrobinkę, zobaczcie, jakichś błękitów. Ja je sobie tutaj najpierw na palecie odrobinkę przerobię i powiedzmy, że dodam troszeczkę tutaj, odrobinkę jakiegoś fioletu może tutaj dodam. Ale dodam również troszeczkę takiej żółci jaśniutkiej neapolitańskiej, żeby to tło nie było tylko takie błękitno-niebieskie. No i cóż mi się teraz dzieje? Na razie powiedzmy sobie, że wygląda to jak kilka rozłożonych po prostu dotknięć farby, ale w momencie, kiedy ja teraz zacznę czystym, suchym pędzelkiem rozciągać, popatrzcie, tą farbę, ona mi się zacznie pięknie łączyć z tą bielą, która jest jeszcze mokra pod spodem. I tutaj właśnie możemy w ten sposób namalować naprawdę każde tło. Bardzo pięknie maluje się w pejzażach, na przykład niebo, podkłady w ten sposób. I teraz bardzo ładnie, popatrzcie, rozciągają mi się te kolory. I one nie są zbyt agresywne, zbyt mocne, tylko są bardzo takie delikatne i pastelkowe, czyli dokładnie to, o co mi tutaj chodziło. Można sobie dodawać odrobinę wody, jeżeli czujemy, że nie rozciąga się prawidłowo ta farba, bo jest na przykład troszeczkę za sucha. I dodając sobie w ten sposób wody i intensywnie, dosyć szybciutko pracując ręką, zobaczcie, w różne strony tak naprawdę, ta farba bardzo ładnie mi się rozciąga. Ale musimy to zrobić dosyć szybko. Dlatego, że ta farba momentalnie w zasadzie schnie i jeżeli będziemy tutaj zwlekać z tym za długo, no to niestety nie uzyskamy już takiego łagodnego przejścia i takiego ładnego efektu, tylko ta farba nam po prostu, kochani, wyschnie. I jeszcze troszeczkę. No dobrze. No dobrze, jestem całkiem zadowolona. Po tej stronie zaczyna coś ładnego mi się wyłaniać. Popatrzcie, ta żółć neapolitańska jest bardzo dobrym kolorem do łączenia z innymi chłodnymi, do błękitów i do fioletów. Dlaczego? Gdybym dała tutaj zwykłą, normalną żółć, to natychmiast weszłaby w reakcję z błękitem i stworzyłaby po prostu kolor zielony, którego ja wcale do tego tła akurat nie potrzebowałam. Więc jeżeli będziecie mieli tutaj taką sytuację, że chcecie nieco ocieplić tło, ale stosujecie przy tym błękity i fiolety, proponuję użyć albo tej żółci neapolitańskiej, bardzo, bardzo jasnej, albo ewentualnie możemy tutaj użyć fleszu. Flesz to jest ten cielisty taki kolor, bardzo, bardzo jasny, różowy. I wtedy ten flesz też bardzo pięknie, naprawdę koresponduje ze wszystkimi błękitami, nie zazieleniając nam chociażby nieba podczas malowania. Warto więc zwrócić tutaj na to uwagę. Kochani, przechodzimy sobie do strefy tutaj tej z drugiej strony. Po lewej stronie cały róg czeka nas właściwie no ta sama historia, ponieważ będziemy chcieli pokazać na takim pięknym, pastelowym tle troszeczkę światła, troszeczkę nieba tutaj prześwitującego między tą piękną, potężną kiścią piwoni. Więc robimy dokładnie to samo. Wprowadzamy sobie biel najpierw z wodą, sporą ilość, dodajemy troszeczkę innych odcieni i szybciutko rozmasowywujemy. Troszeczkę zaczyna wdzierać się gdzieniegdzie róż, ale to nam w ogóle nie przeszkadza absolutnie, ponieważ on tutaj jest też pastelkowy i bardzo, bardzo delikatny. Dodajemy sobie tylko wody. I teraz, kiedy już mamy sporo tej bieli, nawet z odrobiną różu, możemy sobie do tego dodać właśnie troszeczkę tej żółci, o której była wcześniej mowa. Bardzo też pięknie będzie to wyglądało właśnie z tym różem.
ale możemy również dodać tych błękitów i kapeczkę tego fioletu, szczególnie w tych zagłębieniach, gdzie chcielibyśmy później pokazać troszeczkę cienia. No i teraz myjemy sobie pędzelek szybciutko. On musi być w miarę suchy, więc możemy go albo przetrzeć ściereczką, albo po prostu ładnie wycisnąć. No i teraz spróbujemy sobie porozmazywać to, co dodaliśmy jako tło. Szybkimi ruchami wcieramy ten pędzelek w płótno, ale w momencie, kiedy już naprawdę delikatnie rozcieramy, to staramy się już tak leciuteńko to robić. Troszeczkę tak, aby nie był to ruch tylko w jedną stronę, dlatego że później będziemy mieli wrażenie tak, jakbyśmy malowali ścianę, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby to światło gdzieś tam pięknymi promieniami w różne strony nam później prześwietlało obraz. Leciuteńko, zobaczcie, ruch już troszeczkę taki bardziej ukośny. Tam, gdzie chcemy, żeby było delikatniej, po prostu w różnych kierunkach już rozcieramy i pozostawiamy wrażenie takiego bardzo delikatnego melanżu. Melanżu, czyli tego właśnie przejścia naturalnego z jednego koloru do drugiego. Zobaczycie, to tło później będzie naprawdę przepięknie wyglądało do tych mocniejszych kwiatów. No i została nam jeszcze góra, ten fragment. Dobrze, i wprowadzamy sobie w te miejsca, które pozostały. Ja podniosę troszeczkę tą poprzeczkę, żebyście dokładnie widzieli, co robię. I wprowadzamy sobie tutaj znowu tą biel. Róż oczywiście troszeczkę nam będzie tutaj wspierał nas w naszym tle, ponieważ jeszcze troszeczkę nie do końca wysep przy naszych kwiatach, ale to nam zupełnie nie przeszkadza. O! I jest pięknie. Jeszcze troszeczkę błękitu. Dobrze. Myślę, że na początek wystarczy nam tego tła. Czym się zajmiemy teraz? Powprowadzamy troszeczkę między tymi kwiatami od razu tej głębi, czyli zieleni. Będą to takie zielenie troszeczkę połamane. Będziemy wprowadzać najpierw najciemniejsze miejsca, takie głębokie, a później pomalutku je rozjaśniać, łącząc różne barwy między sobą. Popracujemy na razie troszeczkę pędzlem. Będzie to pędzel, zobaczcie, taki nylonowy, średniej wielkości. I jedziemy. Ciemna zieleń. Mam tutaj taki bardzo ładny, bardzo, bardzo ciemny granat. On naprawdę przepięknie się łączy z ciemną zielenią, ale gdybyście nie mieli, to zwykły granat i kapka czerni zdecydowanie wystarczy. I teraz takie na razie naprawdę ciemne miejsca powprowadzam tutaj. Robię to po to, żeby później uzyskać taką głębię i świetlistość tych kwiatów, żeby nie wszystko było takie bardzo mdłe. No na razie mamy dosyć blady cały tutaj obszar dookoła, czyli całe nasze tło. Więc teraz musimy nieco wyostrzyć nasz obraz.
Zobaczcie, póki tu jeszcze jest mokre, bardzo piękne, ciekawe, od razu się wytwarzają szarości z tej zieleni i tego ciemnego granatu. To są takie błękitne szarości, które mieszają się po prostu z tą bielą. Warto z takich rzeczy też naprawdę korzystać, dlatego że obraz później będzie wyglądał tak bardzo naturalnie. Wszystkie kolory będą tworzyły jedną piękną całość barwną. Tak wykańczam to, zobaczcie, nieregularnie, dlatego że tutaj pojawią mi się później listki. A chcę jedynie wyeksponować tak naprawdę kształty kwiatów tym zabiegiem. Dobrze, skoro już mamy wyeksponowane kwiaty, zaczynają nam wychodzić do przodu, postaramy się znaleźć najciemniejsze miejsca tym razem w kwiatach. Będą to kwiaty, które generalnie podobne są do róży, piwonie tak naprawdę, mają bardzo podobny układ listków, ale różyczki są bardziej ściśnięte i mniej takie wykończone ząbkami. Musimy pokazać charakterystyczną strukturę tych piwoni, ale w sposób bardzo taki niemalże abstrakcyjny, luźny. Więc na razie luźniutko spróbujemy oznaczyć sobie ich samą głębię, czyli środeczki. Proponuję tutaj użyć ciemnego różu, dołożyć troszeczkę do tego, kochani, czerwieni i nawet albo odrobinę fioletu, albo tego ciemnego granatu. Stworzymy sobie w ten sposób taki nieco ciemniejszy odcień. To będą najciemniejsze właściwie elementy tych naszych kwiatów, które tak naprawdę będą bardzo jasne, ale żeby one mogły być później jasne, to muszą mieć również odpowiedni kontrast. Więc my teraz ten kontrast stworzymy. Tutaj, gdzie pojawiają się, zobaczcie, elementy łączenia liści, też troszeczkę podjedziemy sobie tym ciemniejszym kolorkiem, żeby później nakładając jaśniejsze partie, ten kolor mógł leciutko nam przebijać. Będziemy tutaj również pracować szpachelką, więc warto jest wykonać najpierw bardzo dobry podkład pędzlem. Rozjaśniamy sobie, już w niektórych partiach robimy ciuteczkę jaśniej, troszeczkę czerwieni z bielą, stworzymy taki ładny malinowy kolor. Ten taki malinowy kolor z odrobiną nawet żółci neapolitańskiej będzie nam później dawał tutaj też taką ładną świetlistość.
Dobrze, niech nam pierwszy kwiat troszeczkę podeschnie. Skupimy się na następnych. Światło idzie tutaj gdzieś wyraźnie z góry i przy każdym kwiatuszku musimy pokazać teraz odpowiedni cień. Ten będzie miał płatki ułożone w tą stronę, więc tutaj od dołu zdecydowanie zacieniujemy to miejsce. Dobrze, i następny. Ten też od dołu będzie tutaj ciemniejszy i będzie szedł ku górze. I kolejny. Tutaj będą takie malutkie, malutkie pączki. One też muszą być w odpowiedni sposób namalowane, zobaczcie, i zacienione. Tutaj będzie drugi. Takie charakterystyczne piwonie mają takie piękne, te pączki bardzo okrąglutkie, zupełnie jak piłeczki. Wiem, bo mam w ogrodzie i bardzo kocham piwonia, szczególnie ich nieziemski zapach. Więc będzie sobie można wyobrażać, że one tutaj na tym obrazie naprawdę tak prawdziwie pięknie pachną. I tutaj będzie też taki pączek, tylko troszeczkę już większy na pierwszym planie. Dobrze, jedziemy dalej. I mamy tutaj taką sytuację. Tutaj będzie tak bardziej wnętrze tego kwiatuszka widać, nieco podszarpane, więc też na początku troszeczkę go tutaj przepracujemy takimi ciemnymi kolorami. Ten też będzie sobie gdzieś szedł tutaj w górę. Ten też tutaj ma dwa liście, popatrzcie. Jeszcze jeden tutaj dla kompozycji. Dobrze. Dobrze. Podstawę mamy zrobioną. Teraz troszeczkę nałożymy jaśniejszy barw. Pędzelek sobie myjemy. Dokładamy bieli. Odrobineczkę różu do tej bieli, ale tak, żeby ona rzeczywiście była jaśniutka. I możemy też kapeczkę tym razem tego jasnego niebieskiego, zobaczcie, dołożyć do tego. Otworzymy taki bardzo, bardzo jaśniuteńki taki kolorek. I tym kolorkiem sobie teraz ponakładamy te najjaśniejsze tutaj płatki. Czyli na pierwszym planie jest potężny kwiat, który aż się prosi, żeby go takim pięknym kolorem tutaj rozjaśnić. I jeszcze jeden płatek po tej stronie. Na dole też on będzie zdecydowanie jaśniejszy przy samych krawędziach.
i rozjaśniamy kolejne. I dodajemy sobie jeszcze bieli. Pamiętajcie, że w zasadzie to jest na razie szkic. My będziemy jeszcze pracować cały czas nad tym szpachlą i dorobić różnego rodzaju szczegóły. Ale ten pierwszy szkic będzie nam musiał nieco podeschnąć, więc na razie wprowadzamy sobie tylko takie podstawowe jak gdyby barwy. Dobrze, teraz rozjaśnimy sobie troszeczkę listki. Możemy na bazie tego nawet różu, który w tej chwili tutaj przepracowaliśmy, dodać sobie jasnej zieleni. Ona nam się bardzo ładnie, zobaczcie, ciekawie połączy i ta zieleń będzie taka bardzo pasująca do całej reszty dzięki takiemu zabiegowi. I gdzie nie gdzie powprowadzamy sobie od razu takie jaśniejsze elementy. Dodamy jeszcze troszeczkę ciemnej zieleni, żeby nie było za jasno. Kapeczkę, zobaczcie, brąziku ciemnego, takiego amberu. Odrobina fioletu. I powprowadzajmy sobie takie najpierw może pół tony. Czyli takie leciuteńkie, gdzieniegdzie teraz rozświetlenia. Dobrze, podstawa, którą mogliśmy zrobić pędzlem, jest już zrobiona, a teraz czas na prawdziwą zabawę, czyli szpachelkę. Mam tutaj cały zestaw szpachelek, zupełnie różnorodnych. Są takie większe, długie szpachelki, jest taka ostro zaostrzona, ale jest też taka zupełnie okrągła, mała. Każda z tych szpachelek może się teraz przydać i będzie miała jakieś inne zadanie, w zależności od wielkości obszaru, na którym będziemy pracować. Zaczniemy sobie pracę od takiej szpachelki średniej wielkości. Może być na przykład ta. I spróbujemy sobie popracować naprawdę nad pierwszym kwiatem. Potrzebujemy teraz naprawdę mieć czyste kolory, więc docisnę sobie znowu bieli. Tym razem wycisnę ją na stoliku, gdzie mam przygotowany karton, dlatego że ta szpachelka naprawdę zajmuje dużo miejsca i gdybym chciała tylko pracować na tej palecie z farbami, po prostu ciągle by mi się zamazywała ta biel innymi kolorami, więc dlatego, jak już powiedziałam na początku, warto mieć jeszcze mieć przygotowane dodatkowe dekturki albo ewentualnie jakiś rozłożony papier na stoliku. Nabieram sobie biały kolor.
taki sposób, zobaczcie, aby był na spodzie szpachelki, a nie na wierzchu. Pamiętajcie, że szpachelka sama w sobie jest bardzo elastyczna i przygniatając ją mocno, możemy tutaj wprowadzić bardzo ładny, od razu szeroki taki pas, zobaczcie, farby. Pracując natomiast sobie w taki sposób, możemy nakładać również takie fajne, ciekawe, cienkie kreseczki i to jest bardzo też ładny, taki ciekawy zabieg. I teraz szpachelka może nam się też, poparcie, łączyć tutaj z innymi kolorami pod spodem, jeżeli jest oczywiście taka potrzeba. Albo możemy sobie też przecierać ją w taki sposób, żeby pojawiały się takie niedociągnięcia celowe. Wtedy tworzy nam się taka ciekawa struktura. Chcę, żeby te kwiaty były naprawdę jasne, więc dodam sobie troszeczkę teraz różu do tego. I powprowadzamy sobie takie płatki właśnie dodatkowo różowe. Tutaj na dole oczywiście będzie zdecydowanie ciemniej. I to wszystko, co robiliśmy tym pędzlem, jest dla nas teraz taką wskazówką po prostu, gdzie jakie kolory mają się znaleźć i jaki kształt powinniśmy dodatkowo tym kwiatom teraz nadać. I mówiłam Wam, że cała tak naprawdę zabawa dopiero teraz się zaczyna, bo my tworzymy i piękne struktury, i mocny kolor nadajemy i sprawimy, że te kwiaty będą wyglądały tak straszliwie pięknie malarsko. Nie chcemy dzisiaj takiego obrazu wymuskanego, wydziubanego, jakby to czasami ktoś mógł powiedzieć, takiego wypracowanego strasznie, ale chcemy mieć taki luźny, artystyczny, bardzo malarski obraz i spróbujemy właśnie taki stworzyć. Dodajemy sobie też odrobinkę, zobaczcie, tych żółci gdzieniegdzie, wtedy ten kwiat robi się taki jeszcze bardziej świetlisty. Dodajemy bieli oczywiście, która tutaj będzie szła w nieziemskich ilościach. I chciałabym teraz wprowadzić jeszcze właśnie odrobineczkę takiego bardzo jasnego błękitu, tak jak już powiedziałam, żeby to tło miało szansę troszeczkę też zaingerować w kolorystykę kwiatów. Dobrze, przejdźmy sobie na razie do kolejnych i ewentualnie będziemy robić jeszcze później, nanosić poprawki. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy już ta szpachelka nam wyschnie, spokojnie możemy jeszcze dalej na tym pracować pędzlem. Czyli na przykład, jeżeli okaże się, że gdzieś chcemy rozjaśnić, albo przyciemnić, albo coś tam bardziej pokazać, wydobyć, to naprawdę i laserunki możemy wprowadzać, czyli te przezroczyste różne jeszcze takie efekty. Natomiast szpachelka już da nam tą fakturę, da takie fajne, mocne pociągnięcie. I tylko trzeba będzie zaczekać, oczywiście, aż ona wyschnie. Można podsuszać suszarką, wtedy będzie szybciej, a można po prostu zostawić na te 2-3 godziny albo do następnego dnia po tej całej akcji szpachlowej pracy i jeszcze na spokojnie do niej wrócić. Na razie skupimy się na potraktowaniu wszystkich kwiatów dokładnie w taki sposób. Zaciskamy sobie farb, jeżeli nam się zaczynają kończyć, bo tym razem one będą bardzo szybciutko nam schodziły. Na przykład przy tych kwiatuszkach pokażemy tutaj w tle nieco ciemniejsze odcienie. I ładne takie różowe rozświetlenia.
Bardzo przydaje się tutaj czerwień, tak zwany karmin, taka ciemna czerwień, ponieważ ona bardzo pięknie się łączy również z różem. Nie stosowałabym tutaj pomarańczy, ani tych bardzo jasnych czerwieni. One mają w sobie dosyć dużo domieszki żółci i tak nie do końca pasują nam do tych tiwoni. Stosuję ten bardzo ciemny granat. Można tutaj zastosować również fiolet w tych takich mocnych zacienieniach, żeby ten kwiat był jeszcze bardziej taki trójwymiarowy.
Musimy co jakiś czas przecierać sobie szpachelkę, ponieważ ona się szybko brudzi i trudno jest wówczas uzyskać takie bardzo jasne, czyste kolory, na których nam zależy. Dodamy sobie troszeczkę różu, tego jasnego i ciemnego. Teraz tym jasnym różem troszeczkę porozświetlamy płatki, żeby były bardziej właśnie w kolorystyce piwoni. Piwonie też często mają takie płatki gdzieś tam, które odchodzą jeszcze dodatkowo od kwiatów. Są takie dosyć charakterystyczne. Można w kilku miejscach pokazać.
Dobrze. Spróbujmy sobie teraz popracować troszeczkę nad naszymi listkami, ponieważ mamy zaledwie taki podkład kolorystyczny położony. Dobrze więc też zacząć jest od tych ciemniejszych kolorów. Postaram się połączyć ciemną zieleń z fioletem. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda na palecie. Tak, troszeczkę czerni, ciemnej zieleni, fioletu. To nam da taki bardzo pasujący tutaj ciemniejszy podkład. I podobnymi ruchami, jak pracowaliśmy do tej pory tutaj przy tych kwiatuszkach, wprowadzamy takie wrażenie ciemnych listków. Wychodzimy sobie również gdzie niegdzie, tak troszeczkę na zewnątrz, żeby ta kompozycja nie była zbyt taka sztuczna i żeby widać było, że te rośliny gdzieś tam naturalnie nam wychodzą. Możemy kantem szpachelki robić jakieś trawki na przykład. One będą bardzo ładnie, ciekawie tak wyglądały na tym właśnie tle, które zrobiliśmy wcześniej, tym bardzo takim pastelowym. I zobaczcie teraz, jak to tło pięknie wygląda właśnie do tych kwiatów. Ono jest takie bardzo delikatne, takie bardzo luźniutkie. I mamy dużo powietrza w obrazie. Gdyby to wszystko było zatłoczone kwiatami, obraz byłby po prostu taki ciężki kompozycyjnie. Dajmy tutaj również troszeczkę jakieś błękitu, odrobinę takich ciekawych kolorów, które nam będą tutaj pięknie znowu współgrały, zobaczcie, z tłem i z tymi lekkimi błękicikami, które pojawiły się również jako odbicie nieba na naszych kwiatach. To są takie akcenty kolorystyczne, które gdzieś tam stwarzają wrażenie pięknej spójności później obrazu. Taki morski kolor możemy tutaj dodać, on będzie też bardzo pięknie wyglądał do całości. Jasny niebieski, granat, te wszystkie kolory będą doskonale na pewno tutaj pasowały. I teraz jasna zieleń z żółcią do tego wszystkiego. Możemy dodać trochę tej właśnie żółci neapolitańskiej, która też nam będzie tutaj bardzo ładnie rozświetlała całość. Jako takie światełka w zieleniach. Ja docisnę sobie takiej jasnej, ciepłej, kochani, zieleni. Proponuję użyć jakiegoś takiego, zobaczcie, jaśniutkiego kolorku, który nam nieco to wszystko jeszcze dodatkowo ociepli. Spróbujemy dołożyć do tego jeszcze, zobaczcie, kadmium, takiej ciemniejszej żółci. Weźmiemy teraz czystą szpachelkę, która nie była jeszcze używana tutaj, żeby nam nie brudziły się kolory, bo w szpachelce bardzo łatwo jest o zbrudzenie. I spróbujemy takimi delikatnymi ruchami, nawet takimi kreseczkami gdzieniegdzie, pododawać tej mocniejszej zieleni. Ona nam dokładnie tutaj, zobaczcie, poociepla troszeczkę, bo zmienia tonację z takiej zupełnie chłodnej na nieco przyjemniejszą i cieplejszą.
uwielbiam pracować szpachelkami i naprawdę Was bardzo zachęcam do tego, żebyście się uczyli, dlatego że możemy naprawdę tworzyć niesamowite rzeczy łatwo, przyjemnie i niezwykle również efektownie. Pamiętajcie, że do szpachli doskonale pasuje czysta przestrzeń, dlatego że jest to mocne zderzenie jak gdyby dwóch struktur, czystej, takiej gładkiej i mocnej. Wtedy obraz naprawdę wygląda rewelacyjnie, ściąga wzrok i jest bardzo efektowny. Na koniec takim pędzlem lekko wilgotnym spróbujemy jeszcze chwileczkę popracować nad kilkoma takimi przemazaniami, które wejdą nam delikatnie w tło. One będą sprawiały wrażenie jeszcze dodatkowej takiej jak gdyby malarskości, troszeczkę takiej gdzieś rozlanej farby. Dobrze, teraz musimy zaczekać, aż cała praca nam wyschnie i wówczas będziemy mogli ewentualnie powprowadzać jeszcze jakieś zmiany pędzelkiem. Może troszeczkę w niektórych miejscach rozjaśnimy, być może wprowadzimy gdzieś troszeczkę właśnie takich przymazów, czystej bieli, troszeczkę laserunków, czyli tych przezroczystych warstewek i pomału będziemy kończyć nasze dzieło. Obraz troszeczkę nam już podsechł i możemy teraz wprowadzić właściwie końcowe różne poprawki. Możemy używać teraz laserunków, czyli takich przezroczystych warstewek, przyciemniając niektóre elementy, być może rozjaśniając, może odrobinę wprowadzimy gdzieniegdzie jeszcze błysk w tle, albo wprowadzimy cieniutką kreseczkę. Zobaczcie, możemy się jeszcze na różne sposoby z takim obrazem teraz pobawić. Trzeba go po prostu ładnie wykończyć. Na czystą paletę nałożyłam sobie troszeczkę takich, zobaczcie, jasnych barw, między innymi oczywiście biel, ten jasny róż, flesz, czyli kolor cielisty, jaśniutka żółć neapolitańska, tutaj jest taki bardzo ciemny granat do stonowania, jasny niebieski oraz ciemny róż. Inne kolory mam na dodatkowej palecie, typu na przykład czarny granat, fiolet. I spróbuję jeszcze w niektórych miejscach troszeczkę popoprawiać. Przyda Wam się też jakaś szmatka. Zobaczcie, można sobie taki ręczniczek po prostu położyć na kolanach i w momencie, kiedy wyjmujemy zbyt mokry pędzel z wody, odrobinę dobrze byłoby go sobie tutaj troszeczkę o ten ręcznik obetrzeć, żeby na przykład nie zrobił nam się jakiś zaciek. Weźmy sobie jakiś mały kałanek, pędzelek, maczamy w wodzie. Biorę biel. Tutaj niektóre warstwy są jeszcze dosyć mokre, więc staram się dosyć delikatnie pracować. Ja spróbuję zrobić tutaj takie wrażenie, że te płatki nieco tak bardziej opadają na boki.
czasami możemy sobie pomóc również palcem, delikatnie wcierając kolor. Wówczas zrobi nam się taka bardzo ładna, też przezroczysta warstwa. I zwróćcie uwagę, nawet jeżeli nam coś w tej pierwszej fazie nie wyjdzie, nie każdy ma tak ogromną, wiadomo, wprawę do pracy szpachlą, zawsze możemy później, po wyschnięciu tej szpachelki, jeszcze dodatkowo sobie popracować pędzlem, powyciągać, pododawać różne elementy, tak żebyśmy byli rzeczywiście zadowoleni z tego efektu.
Możemy teraz jeszcze delikatnie porozjaśnić gdzieniegdzie tło, nadając mu takich światełek. Takie delikatne światełka w kolorze blado-biało-różowym będą sprawiały wrażenie, że tam w oddali, gdzieś tam w trzecim planie pojawiają się również zarysy tych piwoni. Być może gdzieś one się tam pojawiają w tle i będzie to sprawiało wrażenie takiego dodatkowego trzeciego planu. To jest jedynie taka sugestia, którą wykonujemy lekkimi pociągnięciami, ale w całości będzie to wyglądało bardzo ciekawie. Obraz nie będzie się tak drastycznie kończył w tym miejscu i zaczynał się po prostu zupełnie pustym tłem, ale w to blade, białe tło będą wchodziły jakieś dodatkowe tutaj takie światła i sugestie tego, że tam być może coś się jeszcze głębiej dzieje. Dodam jeszcze odrobinę takiej ciepłej żółci neapolitańskiej z bielą i z odrobinką fleszu. To będzie dawało takie ciepło idące gdzieś właśnie z tła i generalnie ociepli cały tak naprawdę nasz obraz. Tutaj są dwa pączki, więc możemy sprawić takie wrażenie, że one jeszcze są częściowo przykryte tymi zielonymi otaczającymi je listeczkami.
Ewentualnie możemy jeszcze troszeczkę pobawić się tutaj w samych środeczkach. Troszeczkę granatu i czerni. Do tego troszeczkę tego różu. Zrobimy taki naprawdę ciemnawy kolorek. I gdzie nie gdzie możemy pododawać sobie tutaj gdzieś jeszcze w środkach troszeczkę takich kreseczek, które nam tutaj pokażą, że te kwiatuszki tu się mocno gdzieś tam skręcają, zwijają. One mają taką charakterystyczną strukturę piwonie. Te listeczki są takie troszeczkę jakby pokarbowane, pokręcone. Podobnie się skręcają jak róża, ale to jest jednak inny kwiat. Naszym zadaniem jest wywołać jedynie pewną sugestię tym razem, gdyż nasze malarstwo musi być tutaj bardzo takie luźne, lekkie, impresjonistyczne. Nie możemy tutaj przedobrzyć, malować też zbyt realistycznie, bo nie o to nam w tej pracy chodzi. Takich kilka bardzo luźnych kreseczek. Zwróćcie uwagę, że pędzelek trzymam bardzo daleko. Staram się wtedy nałożyć dużo wody, mało farby, po to, żeby ta kreseczka była taka bardzo graficzna i luźna. To jeszcze dodatkowo podkreśli taki charakter lekkości całej pracy. Gdzieś tam niby przypadkowe kreski, które się pojawiają, jeszcze dodatkowo gdzieś wprowadzają taki bardzo ciekawy graficzny efekt. Myślę, że na tym etapie spokojnie możemy zakończyć naszą pracę dzisiejszą z piwoniami. Pozostał oczywiście jedynie podpis. Sporo wody, mało farby, podpisuje się w dolnym prawym rogu. Myślę, że taki obraz z piwoniami każda pani z powodzeniem może powiesić w salonie, w jadalni, przy kuchni. Na pewno pięknie nam będą pachniały. Do tego warto postawić na stole w lecie prawdziwe piwonie. Będzie to na pewno wyglądało przepięknie. Mam nadzieję, że każdemu z Was ten obraz uda się. Warto popracować szpachlą, pobawić się przy nim. Można go podzielić również na kilka etapów pracy.